tyle chłopa. Ale to śnieg jest, odwołujemy, nie? Puck. Malbork. Ile godzin? Godzinę 20. Z postojem na... Tak, w McDonaldzie. Dobra, ale to co, to tak, zachęciłem na tym, żeby przyjechali? No, tak no wyszło. Jaka beka. Dobra, mamy takie warunki, zobaczcie, śnieżyk pada. Ale ponoć ryba ma być, nie? Także jest dobrze. Fajna rzecz, która się wyjaśniła, to że dzisiaj na 6 króli, w sumie chyba 12 albo 15, to nie trzeba płacić parkingu. Bo jest święto, a święta nie trzeba, nie? Płacić. Od poniedziałku do piątku. Zobaczymy, czy będą kartki jakieś. No właśnie, ale nie, ponoć nie, bo ja na kolega... naklejkę morskiej TV, to nie będę... O właśnie, tak, jak z naklejkami morskiej TV za darmo. Kolega wykupił sobie no, do godziny chyba 11, ale na bilecie jest, że dnia następnego, więc nie trzeba kupować dzisiaj biletu. Za każdym razem, jak tutaj przychodzę, zimą, no to jest pięknie, nie? Kurna, zobacz, nie? Ja, Tawerna Orłowska. Mega uroczy, jestem pierwszy raz w tym miejscu i jestem zachwycony. Tak to wygląda. Całkiem spoko. Chyba tu by już trzeba było, Krzysiu, rzucać, nie? A, troszeczkę dalej. Myślisz? Co, już tu wchodzicie? No, tak myślę, trzeba będzie zacząć. Koledzy dobrze wybrali. Tutaj zobaczcie, zacienione takie miejsce. A, pewne. Tak, to prawie jak na troć na rzece. No. Nie ma was widać. Tutaj widzieliście te kadry z drona na filmie poprzednim? Tak, ja widziałem. To tutaj, tu jest moim zdaniem najlepsze miejsce. No, dlatego on widział, zobacz, on widział. Pierwszy biegłem. No. I po drugiej stronie jest to samo, nie? Nie sam cypel, tylko trochę dalej, nie? Jestem po filmiku. No, okej, takie oto spotkanie morskiej ekipy w Orłowie. 6 styczeń, czyli takich trzech króli. W tym wypadku 13 albo 16 nas tutaj jest. Koło mnie Pink Perch, nowy kanał, taki dosyć prężnie działający, fajnie opisuje Motławę i tamte rejony. Dzisiaj łowi z nami. Zrobiłeś opłatę morską? Oczywiście, wszystko jest. Mafa Rock na czacie, Tomek, Gdańsk. Tak. No i na trociach, który pierwszy. Raz? Pierwszy raz? Pierwszy. Z Gdańska i pierwszy raz? Tak, ja w zeszłym roku pierwszy raz na Belonie byłem. O, a czemu tak, powiedz? Jakoś tak. Ale do tej pory ogólnie nie łowiłeś? To nie byłeś wędkarzem? Za dzieciaka, zawsze jak z tatą czy z dziadkiem byłem, to na kutrze dorsz, śledzik. Mhm. A od zeszłego roku jakoś tak znajomi, że z brzegu można, nie? Tak. Bardziej. No i to w zasadzie za darmo, 42 zł, nie, no, na rok. No, warto się pobawić. Bo PZW właśnie i tym podobne, to mnie to odrzuca członkowskie i to wszystko, nie? Aha, a dzisiaj sporo nas tutaj, myślę, że nawet będziemy się plątać jeden z drugim. No ja już właśnie po pierwszym plątaniu. Aha. Łukasz z Malborka, a właśnie zarzucił, nie dajesz za wygraną, mówisz. Nie, trzeba walczyć. Trzeba, to ty taki kawał przyjechałeś, że to teraz trzeba spróbować tą rybę wyłuskać. Pierwszy raz na trociach? Tak, pierwszy raz. Na Orłowie pierwszy raz w ogóle w życiu. Pierwsze w życiu. Często jeździłem na Zalew Wiślany. Tak. Latem, fajne miejsce, leszczowe. Można fajne płocie też połowić. Aha. Bardzo sympatyczne miejsce. Jak będziesz kiedyś chciał, to zapraszam. Spoko. Co na wędeczka jaka dzisiaj taka? Mikado. River Flow Salmon 2,90. To jest ciężar wyrzutu 31? Nie, do 45. Do 45, no taka sama mniej więcej jak moja, ja mam 49 i one się sprawdzają. I powiedz, czemu dzisiaj weszłeś w róż? Ostatnio namawialiście właśnie na róż i dorwałem w sklepie blaszkę różową. Pokaż ją, pokaż. O. Też Mikado, 20 gram. A, no i daleko leci, nie? Bo to takie, tak, taki młotek. Tak, tak. Odwiedził nas też Łukasz. Słuchaj, ty jesteś chyba 17 osobą dzisiaj na tym spotkaniu. Dobrze. Morskiej ekipy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Słuchaj, i co, też chcesz powalczyć? O, też masz marchewę taką, zobaczcie. No każdy ma swój sposób. Dokładnie. Nie no, dzisiaj na kolorowo, jak widzisz. No, próbujemy, zobaczymy. Może się uda. A nie przeraża cię to, jak jest ciasno? Nie. Nie, ani trochę. Dzisiaj ciasno się przyjemnie. No dobra, dobra. Nie będę tego komentował. Spróbujemy podejść do kolegi. Co, jak ci się tutaj stoi na tym kamieniu? Ślisko. Ślisko, ale mam nadzieję, że nie spadnę. Łukasz sobie stoi na kamieniu. Myślisz, że dzisiaj coś wyciągniemy?
jak zawsze. Myśli są dobre, ale czy wyciągniemy, to no, się nadzieja umiera ostatnia. No, oczywiście. Co, już herbata z prądem? Bez prądu. Bez prądu, znaczy nie jesteś elektryk. Nie. I teraz co, jakieś rękodzieło? Nie, też mikado. Byłem przy bunkrze, pierwsza godzina, nawet nie, pół godziny łowienia, pierwsza ryba już padła. Idziemy was zaraz ją zobaczyć, no ale padła za klifem. Kawał drogi, słuchajcie, zanim ja dojdę tam, to już będą po sesji zdjęciowej i pewnie będziesz wypuszczona. Piotrek złowił przed chwilką rybę. Mamy ją na zdjęciu, bo Piotrek po prostu łowi, wypuszcza. Normalnie szalony. Słuchaj, i co, jak? Przy samym brzegu, 20 metrów od brzegu. Dosłownie. Bliziutko. Czyli potwierdzamy to, co cały czas gadamy, że my przerzucamy przeważnie te ryby. Tak, ja jestem drugi raz, chciałem zaznaczyć, na rybach na trociach. Aha. Pokaż przynętę, na co się wzięła ta troć. To jest sawa zbier. Coś takiego, takie wybarwienie. W jaki sposób ją dorwałeś? Szybko prowadziłeś się, wolno? Zmiennie, szybko, wolno. Bliżej dna? Raczej wyżej. Już tutaj, bo to było dosłownie tutaj przy brzegu. Dobra, i ile ona miała centymetrów? 47. Kurde, no to czy, no machaj wędą, ryby będą. Tak jest, trzeba próbować. Tak sobie idę i chyba mamy 20 osobę na dzisiejszym zlocie, a jednak żeście dali radę przyjechać. No postanowiliśmy wczoraj tak późno. Wy nie wiecie, ale kolega jest z Łodzi. Pozdrawiam. Także spotkanie morskiej ekipy jebitnie duże. Idę teraz na drugą stronę klifu, bo tam nie wieje. Poderwiemy drona i zobaczymy, jak to wygląda z góry, bo wydaje mi się, że może wyglądać grubo. Sprawdzimy tak na szybko, czy ma wymiar. Pokaż, no i filmik z holu mamy, nagrany przez kolegę. Z komórki, podejrzewam. Tak. Podłączymy go. Podłączymy go oczywiście. No i jest sreberko, słuchaj. Daleko od brzegu? No z 50 metrów myślę. Na 60 tak rzucam, bo blacha nie za ciężka. 16-18 gram. Więc myślę po 50-45 metrów od brzegu. Wiatru dużego nie ma, więc... No właśnie, bo na początku złowił kogoś innego blachę, ale urwano. Tak, pierwszy rzut w ogóle tą blachą, nowa z pudełka wyciągnięta, trochę tam domalowane, kreseczek, kropeczek. Pierwszy rzut przyłów, czyjaś blacha zerwana, plecionki, kawałek. No i drugi zarzucik, no i ryba. Aha. No właśnie, pokaż, jak to wygląda. Bardzo nietypowa blacha jak na troć. Wszyscy używamy takich długich, tubisowych. A tu mamy coś takiego. No słuchaj, ale co z tego? Łowi, nie? Łowi, najważniejsze. Działa. Nagram was właśnie. O. Teraz możecie pomachać do kamery. Właśnie się to jest katana. Katana. No katany używamy do łowienia belony. Jaki ciężar wyrzutowy? 1,30. 10,30. 10,30. I pokaż, jak to tutaj poszło. Żeby ostrość załapała. Nałączenie. No. No to masz przerwę teraz w łowieniu. Mam drugą wędkę. A to widzisz, skubany. Wiesz, że normalnie zielsko jest? Tak jak... Jest, no. Jak wolniej ciągnie, normalnie zielsko jeszcze, nie? Mhm. Założyłem na belonę, tą belonę. Tak patrz, jak ciągniesz, to co chwilę masz dno, widzę. Mhm. Tak starasz się obijać o dno? Tak. No i o, nawet jest zielsko. Ale sporo tego zielska dzisiaj, nie? Dużo, bardzo. Może trafiłem na takie miejsce, nie? Aha. Ale jest sporo. No i kolejny widz, Aleksander, z daleka nas odwiedził. Z Sagiesem. Oglądasz na Czesie Morską TV? Tak. Każdy dzień. Każdy dzień. A da się tak po polsku? No tak. Po polsku, da? Nie, żona Polka. A, żona Polka. Po! Słuchajcie, coraz więcej ludzi dochodzi. Ja myślę, że tutaj śmiało z 30 osób już jest. Dobra, robimy ten challenge, o którym wam mówiłem. Spróbuję rzucić jak najdalej. Na plecionce zaznaczyć to markerem i widzimy się na debacie, na której będziemy liczyć dokładnie, ile to najdalej i taki dobry rzut bodziasem, ile to faktycznie jest metrów. Ok, naciągnąłem. Dzisiaj taki bodzias u mnie, nie wiem, czy robi furorę, na pewno daleko leci,
A Pink Perch zrobił dopałkę Pink Percha! O, tedy! Moi drodzy, trzeba się jakoś wyróżnić, może podziała. To oczywiście, wie. No słuchajcie, no rybki jakieś są i cały czas dochodzą nowi ludzie, także myślę, że coś złowimy jeszcze. Jeszcze jest młoda godzina, nie? Która to jest? Pewnie, kurde, trzeba walczyć. No, no na tyle osób to bankowo, coś jeszcze musi siąść. Oczywiście. Nie ma takiej opcji. I co? Nic, zaczynają przymarzać mi przylotki. Co ty gadasz? No lód ściągnąłem. O. To, a no faktycznie, zobaczcie, no coś się dzieje, jest mrozik. Natomiast powoli dochodzę do wniosku, że chyba jesteśmy po złej stronie mola. No i to racja, bo sobie wyobraź, Krzysiu, że po tamtej stronie mola, jesteśmy przy klifie oczywiście, jest tak wypukany piasek, że też kamienie widać tak jak tu. No, a ja... tam był Sławek i tam nie było nic. Sławek obszedł. No właśnie akurat z nim gadałem, no i tak się zastanawiam, że chyba trzeba się jeszcze raz tutaj wybrać z dronem i przelecieć przez to molo na tamtą drugą stronę, bo wprawdzie mamy tam te kadry, zobaczcie sobie film Lamparcie Dno. W lecie, gdzieś tam wiecie, maj, czerwiec, ale od tamtego czasu ponoć się dużo zmieniło, już nie ma tego piaseczku, a jest od gruma kamieni, coś takiego jak tu. A tu się robi, zobaczcie, coś takiego, wypukuje się ta glina. I idzie śnieg, tak, i zobaczcie, się robi taka mętna woda. Ja myślę tutaj popróbować trochę i potem iść w tamtą stronę. Taki plan jeszcze na dzisiejsze południe. O, ale się zaczyna, zobaczcie, coraz większe fale. Natomiast chyba stoimy w najbezpieczniejszym miejscu. Kamienie, ale ja jestem górnik, to przyzwyczajony do kamieni spadających. No ale to wiesz, to jest ale mega... Nie mam kasku, także mega niebezpiecznie. I słuchajcie, co wy tutaj robicie? Bo to kawał drogi masz, nie? No ja mam kawał drogi. Ja przyjechałem do brata właśnie, trochę na jodu. Nawdychać, bo jest o tej porze dużo jodu, tak? No i przy okazji na rybki się wybrać. No jasne. Słuchaj, i ostatnio oglądaliśmy film Twój z Orłowa. No i byliśmy 3 dni temu i dzisiaj też przyjechaliśmy. Aha. Ale to tylko, żeby nałykać się świeżego luftu, bo na ryby nie liczymy. Po ryby to my idziemy do sklepu rybnego. Ale zobacz, jak sympatycznie jest śnieżyk pruszy, zobacz. No, fajna pogoda, super. Tylko chyba musimy uciekać, wiecie, bo tu faktycznie jest no trochę crazy, trochę crazy. No, Krzysiu, miałeś jakieś branie? Nie. A gdzie są ci, co złowili? No bardziej po tamtej stronie, natomiast taki syf się tutaj robi, coraz większy. Bo fale są coraz większe, wiesz, i one wypłukują tutaj tą glinę. Glinę, tak, i to idzie gdzieś a dalej. A frekwencja dzisiaj? Dużo ponad 20 osób. O, sporo. Co? No, jak przyjemnie. Na święto to dużo. No, bo widzieliśmy z Rozewia ostatnio filmik, jak coś tam zapraszał. No i tam... Na Orłowo. Tak jest, i tam było kiepsko. I co mówisz, biorą jak balony. Tak samo dobrze. No właśnie nie pamiętam, wiesz czy to było tutaj czy tam, bo była ekipa, co też łowili w wodzie stali i zleciało drzewo i gościowi wędkę za mało, nie? Ale cud, że wędkę, nie? A wiesz, to coś się nie stało, nie? Ale musiało, wiesz, machnąć gałęzią i po prostu wędkę za mało. Ale dzisiaj już też jedna wędka poszła, także no tak? Straty są. No. Na rybie czy? Co? Na rybie poszła czy? Nie. No. Tak, zarzucił i szlak trafił. Katana. Piękne molo w sobocie. Słuchajcie, przechodzimy na drugą stronę mola, ponieważ Sławek tutaj był i mówi, że tu też jest ponoć wypłukane wszystko i zobaczcie co się stało. Nie ma plaży. Nie ma plaży, ciekawostka. Można by było spróbować porzucać trochę, jak i tak tutaj jesteśmy. Ale chyba by trzeba było polatać tutaj dronem i zobaczyć jak to tutaj wygląda, bo może być ciekawie. Jak nie ma plaży, to może być też taka sytuacja, że nie ma też piachu. I są kamienie od razu, co? Tak mogło być. Oj, ktoś na beju łowi. Dobra, podlecimy zobaczyć kto to. Słuchajcie, no wracamy, śnieży dosyć mocno, natomiast w samej wodzie jest ogólnie przyjemnie, parę rybek wpadło, kolega nic nie złowił jak zwykle, nie? Tak, no. Dzień jak co dzień. Tak.
ziemska. Tak, ale już się pytał, kiedy następny raz taki zlocik, nie? Tak. Jak ślisko. I co? Wypierniczyłeś się, ale na sucho, na sucho, nie? Na sucho. No i udało się. Ja zawsze mówię, że jak jest was więcej, to sobie wchodźcie do wody, ale jak w pojedynkę ja na przykład jestem, to nie wchodzę do wody, bo to ze względu bezpieczeństwa, nie? No, można się nie podnieść. Można się nie podnieść, dokładnie. No i dobra. Parking się napełnił. Chyba na bałabaszkę. Sprawdzimy jeszcze, czy mamy bilet. Czy nam dali mandat. Nie ma mandatu, nie ma mandatu. Czyli słuchajcie, w święta można śmiało parkować. Jest dobrze, dobra, to tyle. To będzie dłuższy film nieco. Ale takie pierwsze morskie spotkanie morskiej ekipy, myślę, że fajnie udane. Naprawdę nas było bardzo dużo. Bardzo fajna atmosfera. Cześć.